Otrzymałem dziwne pismo do wiadomości. Bardzo dobrze, żebyście Państwo wiedzieli o tym piśmie, bo to świadczy o tym, że jest coś niepokojącego w zachowaniu niektórych absolutnie wyłącznie pojedynczych osób. Pismo, które zostało niepodpisane, a na którym zostały wymienione firmy, które deklarują w tym piśmie bez podpisu, że po pierwsze nie chcą spotkania kolejnego z wojewodą lubelskim 15 października i za chwilkę będą blokować trasy numer 12, 17, Zakopianka i wszystkie tam jeszcze inne, które Astaldi teraz wykonuje. Chcę Państwu powiedzieć, że dostaliśmy również pisma firm, które są wymienione na tym piśmie i w tym piśmie firmy zdecydowanie zaprzeczają temu, jakoby wyrażały w ogóle wolę niespotykania się 15 października i blokowanie tras. Pokazuję to Państwu po to, żebyście Państwo mieli jasność, że w relacji pomiędzy PKP PLK i podwykonawcami jest pewien harmider, ale tworzony nie przez PKP PLK, ale przez niektórych pojedynczych podwykonawców. Spotkałem się dzisiaj z jednym z podwykonawców, z którym spotykałem się również i w poniedziałek, we wtorek, w zeszłym tygodniu w Urzędzie Wojewódzkim i w środę na spotkaniu z PKP PLK. On jest w pełnym kontakcie ze wszystkimi innymi podwykonawcami. Co ważne, jest to podwykonawca niezatwierdzony, czyli jak mówiliśmy, jeden z tych wielu, którzy mają problem z rozliczeniem swoich usług i dostaw z tego powodu, że nie byli zatwierdzeni przez PKP PLK zgodnie z umową, która obowiązywała między PKP PLK a Astaldi. Niemniej jednak stwierdził dzisiaj na spotkaniu ze mną, to jest pan z Krakowa, że ta procedura, którą nakreśliliśmy w środę w PKP PLK w Warszawie, działa. On jako podwykonawca niezatwierdzony złożył komplet dokumentów. Zgodnie z procedurą PKP PLK wysłało dzisiaj, jak twierdzi, i w wielu innych przypadkach jest podobnie, wysłało dzisiaj zapytanie do Astaldi, czy potwierdza wykonanie tych usług przez niego. Jeśli by Astaldi odpowiedziało, że tak, to natychmiast otrzymuje środki finansowe. Jeśli by Astaldi powiedziało, że nie, no to jest problem wtedy, tak? No ale mam nadzieję, jeśli by nie odpowiedziało w ciągu 7 dni, to jest milcząca zgoda i potwierdzenie jego wykonania, jego usług. W związku z powyższym ta procedura działa. Ja chcę spotkać się i zapraszam raz jeszcze serdecznie wszystkich podwykonawców w poniedziałek 15 października na spotkanie z członkami zarządu PKP PLK tutaj w Lublinie po to, żeby wskazać jeszcze na jakieś mankamenty ewentualnie, które są na procedurze, bo jedna rzecz jest najważniejsza. Żaden podwykonawca nie zostanie bez zapłaty za wykonaną usługę bądź wykonaną dostawę. To jest deklaracja PKP PLK, ja jeszcze raz ją podtrzymuję. Dowodem na to jest już prawie 20 milionów złotych wypłaconych przez PKP PLK na przestrzeni ostatnich dni podwykonawcom, którzy mieli komplet dokumentów i byli zatwierdzeni. Dowodem na to jest również ta dzisiejsza moja rozmowa i fakt, że procedura rozliczania podwykonawców niezatwierdzonych działa, ale chcemy jeszcze rozmawiać 15 nad mankamentami ewentualnymi, które się pojawią, żeby maksymalnie, ale zawsze zgodnie z prawem, przyspieszać proces rozliczania się z podwykonawcami. Każdy podwykonawca za wykonaną usługę lub dostawę zgodnie z kodeksem cywilnym musi otrzymać swoje wynagrodzenie bez względu na to, czy jest zatwierdzony, czy nie. Tyle, że procedura badania, wykonania usług bądź dostaw dla niezatwierdzonych podwykonawców, no musi trwać, bo musi być zweryfikowana. Tutaj przekazujemy publiczne pieniądze, więc musi być pełna podstawa prawna do ich przekazania. I tak wygląda sprawa Astaldi i sprawa linii kolejowej numer 7 z Lublina do Warszawy. Wiem też również od tego podwykonawcy i zapewni mnie o tym, że zapowiadany na jutro protest podwykonawców polegający na blokowaniu trasy 12, 17 został wstrzymany, bo po prostu podwykonawcy widzą, że wszystko idzie zgodnie z tą mapą drogową, która została przedstawiona na spotkaniu w środę w PKP PLK, z czego się ogromnie cieszę i dziękuję za to i podwykonawcom, i PKP PLK, rozumiejąc całą bardzo złożoną i dramatyczną sytuację niektórych podwykonawców, którzy nie otrzymali wynagrodzenia, którzy nie mają kompletu dokumentów potwierdzających ich usługi i którzy oczekują jak najszybszego rozliczania, bo po prostu muszą płacić leasingi, muszą płacić wynagrodzenia, muszą płacić podatki i wszystkie inne zobowiązania. No ale sytuacja jest jaka jest, nikt tych podwykonawców samych nie pchnął na tą budowę i nie kazał im wykonywać usług bez rozliczeń dokumentowych. Wszystko będzie zapłacone, będzie zweryfikowane. Na razie procedura idzie bez zarzutu i cieszę się, że podwykonawcy to widzą. Cały czas deklaruję swoje wsparcie i zapraszam na spotkanie 15 października, żeby o mankamentach jeszcze występujących na tej drodze rozliczeń powiedzieć.
z tych podwykonawców jeszcze? Wie pani, to jest kwestia nie do oszacowania przez wojewodę lubelskiego, bo jeszcze raz powtarzam, wojewoda nie jest stroną. Wojewoda jest zainteresowany jako przedstawiciel rządu w terenie, żeby kwestia wynagrodzenia podwykonawców została uregulowana zgodnie z przepisami prawa maksymalnie szybko, po to również, żeby maksymalnie szybko wznowione zostały prace na linii kolejowej nr 7 z Lublina do Warszawy. Więc ja nie jestem tutaj od tego, żeby liczyć tych podwykonawców, natomiast jestem od tego, żeby każdego wysłuchać i każdemu pomóc, na ile jest to możliwe, w najszybszym uzyskaniu wynagrodzenia za wykonaną pracę. Powód jest w kontekście tego, o czym państwo mówię dzisiaj, jest dość absurdalny, bo tu jest napisane, że informują, że jeżeli do dnia 9 października nie zostaną przez PKP PLK lub Astaldi zapłacone zaległe należności, firmy wyżej wymienione, wśród których są również te, które zaprzeczają, żeby kiedykolwiek o tym myślały, to już świadczy o kiepskich motywach autora tego pisma, niepodpisanego, żeby było jasne, firmy zablokują drogi 17-19 inwestycje Astaldi na Zakopiance i metro w Warszawie. Uwaga. Rezygnujemy ze spotkania 15 października u wojewody lubelskiego, ponieważ uczestniczyliśmy już w kilku spotkaniach zarówno w Astaldi, jak i w PKP i nic z tych spotkań nie wynika. Odnosimy wrażenie, że są one organizowane jedynie po to, aby dalej przyciągnąć w czasie wypłatę należnych nam pieniędzy. No nie jest to prawda. Po to się spotykamy, żeby jak najszybciej tę sprawę załatwić i mamy informacje absolutnie pewne, że tak to właśnie wygląda i takie mamy cały czas intencje. Widać, są osoby, którym po prostu zależy na jakiejś burzy politycznej przed wyborami samorządowymi. Proponowałbym zupełnie zapomnieć o wyborach samorządowych i wykonywać wszystko to, co jest konieczne zgodnie z prawem, żeby uzyskać wynagrodzenie, bo pieniądze są, leżą na stole i koniecznie chcemy je jak najszybciej przekazać podwykonawcom.